Szczęść Boże, kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak Bóg wybiera sobie ludzi czy różne dzieła do swoich dzieł. I przeczytam fragment z pierwszej księgi Samuela o namaszczeniu Dawida. To jest 16 rozdział od wersu 7 do wersu 8. Jednak Pan rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go tak. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak Bóg widzi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Nie tak Bóg widzi, jak widzi człowiek, mówi nam tutaj właśnie Samuel w tej księdze. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że wiele razy spotykamy się właśnie z tym, że ludzie patrzą zupełnie inaczej i ludzie po swojemu chcą wybierać, chcą prowadzić. Niekiedy są nawet to księża, którym brakuje odwagi bądź rozmodlenia czy łaski po to, żeby wejść głębiej z ludźmi, którzy są powołani i wybrani do danej posługi. I dlatego często jest tak, że ci ludzie są odrzucani, odpychani, prześladowani i no nie mogą jakby wypełnić tego Bożego dzieła, tej posługi, do której zostali powołani. I czy dzisiaj, zobaczmy, Bóg patrzy na nasze serce, czy to nie jest ważne, czy jesteśmy wysocy, piękni, mądrzy, czy wykształceni, czy wyuczeni nawet z teologii, czy, nie wiem, jesteśmy codziennie w kościele, biegamy, śpiewamy psalmy, czytamy, nie wiadomo co robimy. Bóg patrzy właśnie na nasze serce. Możemy być słabi w oczach ludzi, możemy być ostatni, możemy być po przejściach, możemy być na drodze nawrócenia, różnoraki sposób. Przypomniało mi się teraz takie świadectwo też, króciutkie powiem, jak kiedyś dostaliśmy z żoną takie tchnienie, żeby pomóc komuś, znaczy właściwie pomóc, no zabrać kogoś na święta, żeby ktoś nie był samotny, i zgłosiliśmy się do Caritasu i tam nam dali takie jedno małżeństwo starsze, którymi się nie zajmowały dzieci, i poszedłem tam, poznaliśmy tych ludzi, zaprosiliśmy ich na wspólną wigilię i tak nasza przyjaźń się rozwinęła, że zaprosiliśmy ich na jedną wigilię, później na święta, później na kolejną wigilię. I ten pan wcześniej miał takie życie troszkę towarzyskie, bogate, bo to była jego trzecia żona, sakramentalna. I ludzie go postrzegali, że właśnie on lubi bardziej tak rozrywkowo. Choć był starszy, schorowany i po wypadku, to udało mi się go namówić, żeby wszedł w wspólnotę żywego różańca męskiego i regularnie modlił się właśnie różańcem. I pamiętam, jeszcze póki mógł wtedy, zaczął chodzić do kościoła, do spowiedzi, przyjmować sakramenty, i któregoś wieczoru na mszy wieczornej stałem na końcu kościoła i ten pan wszedł, przywitałem się z nim, ucieszyłem się, że przyszedł na mszę świętą, a pani, która codziennie była w kościele, siedziała obok i tak spojrzała i mówi: on w kościele? Z taką pogardą? A ja wtedy przyszła mi tylko jedna myśl. Proszę pani, w Piśmie Świętym jest napisane o tym, jak święty Paweł prześladował, zabijał ludzi, a później stał się gorliwym głosicielem Słowa Bożego. Więc nie można nikogo przekreślać. I tak to z tym zostawiłem tą panią. No i właśnie. I w oczach ludzi: on w kościele, ten w kościele, ta w kościele, a Bóg ma swój plan, Bóg patrzy na nasze serce. I tak jak wybrał Dawida na króla, z wielu, wielu, których mu tutaj przyprowadzali przed Samuela, żeby namaścił, Samuel mówił, że nie, że nie, że nie ten, nie ten, nie ten. Przyprowadzili Dawida, gdzie jest napisane, że był rudy, ale miał piękne oczy i pociągający wygląd. Tak mówi Słowo Boże. I zobaczcie, że w oczach Boga Dawid był właśnie mężny, gotowy do tego, żeby wypełniać Jego wolę Bożą. Niech będzie Bóg uwielbiony w Trójcy Świętej. Maria Dziewica, pozdrawiam. Cześć.